Chciałam się zapytać, czy na przykład w serialu bądź na planie M jak miłość także zdarzają się czasami jakieś zabawne wpadki? Myślę, że myślę, że zawsze w pracy zdarzają się jakieś zabawne sytuacje. U nas też, aczkolwiek staramy się je eliminować, bo akurat na planie serialu zawsze grafik jest mocno napięty i ten dzień jest rozciągnięty do maksimum, żeby jak najwięcej udało się zrealizować przez to, że zebranie wszystkich aktorów na planie w związku z ich zajętościami innymi no jest ciężkim zadaniem dla produkcji, więc oczywiście, że bywają zabawne sytuacje, ale staramy się podchodzić profesjonalnie. Jak pracujecie się z Mikołajem Roznerskim? Z Mikołajem pracuje mi się fantastycznie, głównie dlatego, że Mikołaj poniekąd wprowadził mnie do serialu M jak miłość. Jakby moja rola, oczywiście gram brata Mikołaja, więc mam z nim od samego początku, od pierwszego dnia mojego w serialu, z nim mam chyba najwięcej scen, więc on jest dla mnie takim, no oczywiście poza tym, że jest serialowym moim bratem, to dla mnie jest takim starszym bratem planowym. Wszystkie problemy, które zawsze miałem, to do Mikołaja albo telefon tam, co w takiej sytuacji, co w takiej. Czyli jednak taka, no można powiedzieć, przyjaźń w showbiznesie jest możliwa. Ja nie wiem, czy przyjaźń, bo tak prywatnie nie spędzamy jakoś bardzo dużo czasu razem z Mikołajem, ale życzliwość. Myślę, że to po prostu życzliwość i taka serdeczność wobec kolegi z pracy. A co dalej wydarzy się w twoim wątku? Tego chyba nie mogę powiedzieć. No na pewno jeśli śledzą Państwo losy Olka Chodakowskiego, to wiedzą Państwo, że wszedł w konflikt z prawem. No a jak wiadomo, wejście w konflikt z prawem musi zakończyć się spotkaniem z wymiarem sprawiedliwości. Ale co się wydarzy dalej, to trzeba już oglądać M jak miłość. Serial obecny jest na antenie już bardzo, bardzo długo. Ty, jak sam wspomniałeś, dołączyłeś nieco później i chciałam Ciebie zapytać, czy ktoś oprócz Mikołaja na przykład tak Cię właśnie wprowadzał w serial, w normy, zasady tam panujące i w ogóle jak to jest dołączyć do tak zgranej ekipy? No myślę, że każdy po trochę. Każdy z ekipy, każdy z kim spotykałem się na planie, bo teraz to ja mogę udzielać rad trochę młodszym kolegom, którzy na przykład dopiero zaczynają grać. No ja jakby już tam spędziłem chyba 6 lat, o ile, jeśli dobrze liczę. Jedna trzecia czasu tego, ile jest serial na antenie. No właśnie, więc już jestem dosyć obyty, ale tak, no jak tylko przyszedłem na plan, to praktycznie wszyscy byli dla mnie życzliwi, włącznie z tym, że podobno byłem dosyć zestresowany pierwszego dnia, więc zarówno szwankierzy, jak i operator i reżyser bardzo dbali o to, żebym już bardziej zestresowany nie był.